Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem na łące w Marczu. Jak widzicie, siano w belach jest gotowe do zebrania. Łoneczka przygotowana na chodzenie z wykrywką, więc co? Zaczynam i zobaczymy, co ta łoneczka mi da. Pierwszy sygnał i mam taką wielką nakrętkę. Na klucz nie wiem. 28, 30, może 32. Coś takiego. Po kilku śmieciach trafiłem jakiś guziczek, ale niestety, jak widać, jest bez łóżka. Co to za guzik? Coś widać na nim. O, Rosja carska. Jest dwugłowy orzeł. Stan taki w miarę. Szkoda, że łóżka nie ma. To by był fajny guzior. Nie zrobiłem jeszcze jednej długości łoneczki, a już jest guzik. A tymczasem znalazłem coś takiego. Materiał stal. I tyle wam powiem. Nie mam pojęcia, co to jest. Znów sobie przypomniałem, jak się wycina te kosteczki. I mam jakiś teraz ciekawy sygnał. Coś w tej grudce jest. Jakiś kolorek. Jakiś mosiąc. Ale co to? Nie mam pojęcia. I mam pierwszy czubeczek dzisiaj. Mam pierwszą monetkę. O, 20 groszy z PRL-u. Proszę bardzo. A tymczasem coś znajomego znalazłem. Tak mi się wydaje, że to będzie element paska od Pickelhauby. Podobny, tylko z troszeczkę dłuższy. Znalazłem kilka wyjazdów temu, może 2-3 wyjazdy do tyłu. Tylko tutaj jeszcze takie dwa elementy by chyba były. Ale jest kolejny. I mam łódeczkę od Mauserka. Dzisiaj zapomniałem rękawiczek z auta zabrać. A auto zostawiłem tam w środku miejscowości, więc łapy mam brudne, ale to nic, nie przeszkadza. Łódeczka. Zobaczymy, coś może jeszcze wyjdzie przed wieczorem. I mam coś znajomego, czyli grzybek. Mam grzybka. Proszę bardzo, taki borowik. I wyszło teraz kawałek łuseczki. A tymczasem wyszło coś takiego. Materiał mosiąc. Pierwszy raz czymś takim się spotykam. Było dosyć głęboko, tak z 30 cm. Nie wiem, co to jest, ale coś ciekawego. Może wy wiecie. Ja na pewno się dowiem przed podsumowaniem. Dobra, jeszcze z 20 minut i będę zawijał się na odpoczynek i sen. A rano wstanę gdzieś koło 4 i znowu wrócę na tą łąkę. Jak widzicie, tam księżyc taki ładny świeci nad horyzontem. I znów wyszła łuseczka. Drugi dzień poszukiwań. Godzina 7. Auto zostawiłem u znajomego. Idę przez jego działkę na łąki. To jest troszeczkę, nie wiem, z 500 metrów. Może troszeczkę więcej. A przy okazji pokażę wam fajne koniki.
kolega hoduje koniki polskie. Może mnie nie zjedzą. Patrzcie, jakie fajne. Są szkolone pod siodło i ciągają jakieś bryczki. Tylko nie teraz latem, bo gorąco jest dla koników. Tylko jesienią i zimą. Takie to zwierzaczki mają tutaj gdzie brykać. Dobra, ja idę na łoneczkę i włączę nagrywanie znowu, jak trafię jakiś ciekawy bant albo konkretny sygnał. Mam kuleczkę ze szrapnelka, a teraz znalazłem taki hak, co jest znajomego. Ale nie wiem, od czego to może być. A teraz znalazłem taki hak. Dzisiaj nagrywam bez mojej szczoteczki. Zostawiłem szpeja w samochodzie, bo dosyć gorąco jest, więc na lekko się trochę ubrałem, żeby nie męczyć się za bardzo i nie pocić, bo strasznie parno jest dzisiaj. A teraz wyszedł taki jakiś grzybek, taki płaski. Nie wiem, co to jest. Materiał, stal jakaś. Może to był jakiś element zapalnika. Takiego jeszcze nie spotkałem. Ale wiele rodzajów tego było, więc nie wszystkie jeszcze rozpoznaję. A może to jest coś innego. Mi się wydaje, że to chyba zapalnik. I wyszła kolejna łuseczka. Powiem wam, że dzisiaj tak za dużo takich jakichś ciekawych sygnałów nie ma. Troszkę śmieci, ale też nie ma za wiele tego. Kilka tam kapsli, kilka puszek, ale to też niedużo. Ale wiadomo, liczy się wyjazd, a nie fanty. Wiadomo, fanty cieszą bardzo. Każdego na pewno. Mnie tak samo. Bo wiadomo, wszystko przekazuję dla konserwatora zabytków, ale konserwator też mi oddaje sporo tych fantów, które nie są zabytkami archeologicznymi. I te fanty, które otrzymuję z powrotem, to cieszą moje oko w mojej tam malutkiej kolekcji. Ale z tego wyjazdu jestem zadowolony z innego powodu, bo otrzymałem wczoraj na piśmie zgodę na 100 hektarów tutaj w Marczu i sąsiedniej miejscowości Bereżnicy. I to są łąki i pola nad Bugiem, więc mam tu chodzenia na kolejne, nie wiem, jak dla mnie z 5 lat. Więc możecie być pewni, że mój kanał 5 lat na pewno będzie istniał jeszcze, aby zdrowie tylko pozwoliło, bo chęci są nadal. Tylko czasami czasu nie mam, wiadomo, latem to jakoś więcej pracy mam, bo ja obsługuję te wesela, to wiadomo. Dużo jest roboty z tym związanej i w sezonie tak za bardzo nie mam, ale w sumie też pola i łąki bardziej dostępne są latem. A pola to wiadomo, od żni pod
żniwa lada dzień się zaczynają. W sumie już wczoraj widziałem jeden kombajn, ale to rzepaki jakieś są koszone. Więc żniwa ruszą. Tu rzepaków nie ma tak dużo, ale raczej pszenice i jakieś jęczmienie. Tego jest tutaj na więcej, więc myślę, że w przyszłym tygodniu już przyjadę i będę atakował pola. A jak nie, to wrócę na te łoneczki, bo jeszcze jest gdzie chodzić. Tutaj jest kilka hektarów dostępnych, więc mogę chodzić. Tyle, że w dzień nie mam za bardzo czasu, a na polach, które są wyżej, bo te łąki są przy samym Bugu, na polach mogę sobie chodzić w nocy, a tutaj przy samym Bugu nie mogę być w nocy, bo takie są przepisy. Bo to jest strefa nadgraniczna i nie mogę łazić tutaj w nocy, tylko od zmierzchu do świtu. A czas mam raczej w nocy tylko. Więc wolałbym, żeby już w przyszłym tygodniu kombajny wyjechały i po jakichś ścierniach już bym chodził. Czołóweczka i ogień całą noc. Taki jest plan. A tych działeczek no, trochę jest na ten rok zaplanowanych. Sporo. Tutaj w Maczu i w Bereżnicy. Pod Lublinem już wszystkie pola i łąki przechodziłem, na które miałem pozwolenie. Tam już mi się praktycznie wykopki skończyły. A drugi raz nie wiem, czy już tam będę chodził, bo wolę tutaj przyjechać na jakąś dziewiczą, choćby łoneczkę, to jakąś militarkę pokopię. A nuż może jakaś niespodzianka jeszcze wpadnie. A tam to, a tam jakieś drobne rzeczy jeszcze, coś tam pewnie bym wykopał, ale nie mam takiego ciśnienia. Wolę tutaj przyjeżdżać, może trochę dalej, tam 100 km. W jedną stronę, ale tutaj konkretne fanty wychodzą. No i zwłaszcza, że dziewicze tereny. To jest najważniejsze. O, jak widzicie, idę i nie ma sygnałów, ale to jest dobre. To jest dobre, bo jak będzie sygnał, to już jakiś konkret, a śmieci tutaj nie ma. Tutaj ludzie mało przyjeżdżają, bo zazwyczaj tu w sezonie to co? Przyjedzie ciągnikiem, wykosi taką łąkę, zbierze i tyle. I ta trawa rośnie. Tutaj raczej śmieci nie ma, bo tutaj ludzie nie przybywają. Może kiedyś, jak te sianokosy trochę inaczej wyglądały, to może więcej ludzie tutaj przybywali na tych łąkach. Sam pamiętam, jak byłem mały. Jeździłem, ale to już też była kosiarka. Dziadek miał kosiarkę taką konną, ale to też już mechaniczne było. Nie kosami, nie koszoną, tylko później już kupił ciągnik i taką rotacyjną kosiarką kosił te łuneczki, więc no ale to troszkę dłużej zajmowało. Ale też na tych łąkach mało ludzi jest, więc tu tylko praktycznie militarka będzie wychodzić. A śmieci mało. Czasem się trafi jakaś puszka. Po piwie, bo wiadomo, gorąco jest na tej łące, to pić się chce czasami. Ktoś sobie brał jakiegoś browarka na takie sianokosy. No nie dam rady tej łąki dzisiaj zrobić, za wielka jest. Ale to nic. Jak pola nie będą dostępne, to przyjadę w przyszłym tygodniu. Tutaj znowu na taki łączony wypad. Trochę wieczorem. Prześpię się. I znowu gdzieś do południa sobie pochodzę. Będzie wyjazd. Wyjazd zaliczony. Dobra, już wam nie przynudzam. Macham dalej. Widzicie, przeszedłem z 200 metrów.
żadnego sygnału nie ma. Ale to nic. Trzeba tą łuneczkę przejść całą. Ja wchodzę na działkę, to robię ją do końca, a nie skaczę tak jak jakiś tam skoczek. Tylko jadę ją od początku do końca, żeby ją odfajkować i zaznaczyć, czy coś było w tym rejonie, czy nie. I wtedy przychodzę na kolejną. Dobra, nie przynudzam. Jest jakiś sygnał, ale jest bardzo, bardzo płytko, więc nie spodziewam się rewelacji. O, tutaj już troszeczkę niżej jest, więc łatwiej kopać, bo wczoraj w wyższej części łąki chodziłem, to myślałem, że się wykończę. Powiem wam, że tak sucho jest, że wczoraj nie mogłem szpadla wbić. Dzisiaj to bez problemu. O, kostkę wycinam. I szpadel wchodzi. Wczoraj to była masakra. Sucho jest strasznie. O, wyszło. Zobaczymy, co to będzie. Szukamy. Naszykowałem sobie rękawiczce w aucie, bo mam tam z 5 kompletów i znowu nie rzuciłem do torby. Nie wiem, jaki zakręcony jestem. Ale to nic, zrobię sobie maseczkę taką. Gdzieś coś było tutaj, odezwał się na chwilę. Krecik, o! Jest coś. Co to? O, kawałek pierścienia wiodącego, patrzcie. No, kolorek. Mosiądz wyszedł. O, i tak wyglądają wykopki. Jest kolorek. Można szukać dalej. I mam kolejną udeczkę od Mauserka. Troszkę tego wychodzi. A więc no, w miarę ciekawe miejsce. Dużo sygnałów nie ma, ale fanty nawet fajne. No hej, jestem już w domu. To są efekty mojego wypadu. Myślałem, że będzie tego mniej, ale okazało się w końcu, zaglądając na finał do torby, że trochę się tego uzbierało. Dobra, zaczynamy od góry, czyli łuski karabinowe. Proszę bardzo, jest kilka sztuk. 3 udeczki od Mauserka, czubeczki od nabojów. Co tam jeszcze? Kulka ze szrapnela, 20 groszy z PRL-u. Ten ładny zapalnik HZ-14, kawałek pierścienia wiodącego. Odnośnie tego nie jestem jeszcze pewny. Jeszcze nigdzie nie mogłem tego namierzyć. Może ktoś z was wie. Mi się wydaje, że może to być element jakiegoś zapalnika. Ale to pewnie kiedyś sobie jeszcze poszukam. Dobra, lecimy dalej. Element pikelhauby, czyli paska od pikelhauby. Ta rzecz. Sprawdziłem na necie i okazało się, że to jest austriacki nieśmiertelnik z I wojny światowej. Nawet działający. W środku powinna być karteczka z danymi żołnierza, ale wiadomo, po 100 latach ciężko, żeby ona w ziemi zachowała się. Jeszcze na takich terenach podmokłych. Więc szkoda. Ale fajnie, że pierwszy taki nieśmiertelnik trafiłem w życiu. Sprawdziłem w necie i okazało się, że to jest klamrohak od plecaka żołnierzy armii pruskiej, czyli niemieckiej, z I wojny światowej. Prawdopodobnie od jakiegoś chlebaka czy szelek. I takie to były wykopki. Trochę tych fantów udało się nazbierać, jak widzicie, przewaga
militariów. Jedna monetka, jeden guziczek, a tak to militarka. Ale ogólnie jestem zadowolony z tego wypadu. Jak i z fantów, jak i z pozwoleń, które udało mi się odebrać od rolników. I na tych kilku pozwoleniach w sumie około 100 hektarów nazbierałem, więc na kolejne lata mogę sobie spokojnie rozplanowywać różne wyjazdy, różne poszukiwania. Pozwolenia są napisane na czas nieokreślony, więc mogę złożyć te wnioski do WKZ-ów z tymi pozwoleniami za kilka lat. Nie muszę wszystkich naraz, więc mogę sobie stopniowo to w różnych latach składać, żeby na spokojnie, systematycznie te wszystkie działeczki nad Bugiem w Horodle, w Marczu i w Bereżnicy robić. Dobra, tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne moje filmy. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do Was Grosik. Cześć!